Dobrze. Czy ktoś może ma jakieś pytanie? Czy komuś się jakieś może pytanie zrodziło? Czy często słyszymy coś takiego, jak to ksiądz Radek mówi, Bóg mi powiedział, tak bardziej to gdyby było jaśniej, jak to właśnie ksiądz odbiera, to byłby może dla wszystkich. Odbieram dzisiaj to bardzo źle. A jak inaczej, że tak powiem, co wtedy mówię? Nie, słuchajcie, bo powiem wam, że taką rzecz, może kogoś tutaj ubodzę, ale to proszę się nie gniewać. To jak przyjechała pani dziennikarka, to była zdumiona, że na stronie internetowej był napis rekolekcję prowadzi Duch Święty. To nieprawda. Rekolekcję nie prowadzi Duch Święty, tylko Radek Siemiński. Nie możemy tak pisać. Jest to niezrozumiałe dla ludzi. I ta pani redaktorka poruszyła to. Ona jest w ogóle bardzo wierzącą z pani z telewizji Max. Tak samo dzisiaj nadużywamy na pewno tych słów Duch Święty mi powiedział. Naprawdę, żeby mieć pewność, trzeba trochę czasu, trzeba czasu, żeby być pewnym, że to, co się zadziało, pochodzi od Ducha Świętego. Oczywiście czasami jest tak, że jeżeli jest ktoś, kto z darem poznania i ma to sprawdzone i było wiele znaków i naprawdę wszystko wskazuje na to, że to od Pana Boga pochodzi, to jesteśmy prawie pewni, ale trzeba naprawdę trochę czasu, żeby móc na końcu tak powiedzieć. Więc na pewno warto by było powiedzieć, wydaje mi się, że Bóg do nas mówi to. Wydaje mi się, że Bóg do nas mówi to. I teraz tak, rozeznawanie, powiem taki przykład, który nas często na pewno dotyczy, kiedy... Za blisko, tak? Taki przykład przy rozznawaniu, czyli tak, jest sobie ksiądz, który ma dar poznania, charyzmatyczny, no i przychodzi właśnie człowiek, który ma jakąś potrzebę i opowiada swoją historię i ksiądz pyta się Boga, o światło. I ten człowiek też oczekuje nadzwyczajnego światła. Nie oczekuje tylko porady ludzkiej, nie oczekuje tylko właśnie takiego wzmocnienia psychologicznego, ale oczekuje naprawdę światła od Boga. Dobrze, przykład. Posługuję w Krakowie i przychodzą do mnie dwie siostry, które mówią, że mają taką tajemnicę życia, tajemnicę rodzinną, że 6 pokoleń wstecz ktoś z ich rodziny kradł drzewo w lesie księdzu, w jakimś folwarku. I ten ksiądz, dowiedziawszy się, łapiąc ich na gorącym uczynku, przeklął tę rodzinę do 7 pokolenia. I te siostry obydwie proszą, że zostało jeszcze jedno pokolenie, a te całe 6 pokoleń, wszystkie, to był totalny dramat. To było wszystko straszne, co się działo w rodzinach. I proszą, żeby przełamać przekleństwo. I taka pierwsza myśl, Boże, czy to jest prawdą? Czy to jest prawdą? I Bóg daje takie światło. Daje Bóg światło przez poznanie charyzmatyczne. Do tego daje słowo po otwarciu Pisma Świętego. Do tego daje pewność w sercu, już trzeci znak. I do tego w czasie rozmowy z nimi one ujawniają pewne rzeczy, kiedy jest dialog prowadzony. 4 mocne znaki. To już jest duże rozeznanie. Ale rozumiecie, żeby nabywać jakiejś pewności,
to właśnie tutaj poznanie charyzmatyczne, pewność w sercu, która jest takim znakiem najmocniejszym, to jest typowe mówienie Boga do nas przez pewność w sercu, związane z jakimś pokojem i światłem. No nawet chodzi o samą pewność. Później Słowo Boże, które potwierdza to, co mi się wydaje, że pochodzi od Boga. I w dodatku w czasie rozmowy uzupełniamy się. Ja mówię słowo, one dopełniają to kolejnym słowem. Ja coś mówię, one dopełniają. Przychodzi naprawdę Duch Święty, coś objawia. Chodzi o to, żeby naprawdę szukać po omacku tej woli Bożej i tego Bożego światła. Tym bardziej, że diabeł dzisiaj zwodzi ludzi wierzących. Taki dar rozeznawania duchów dostaje w pakiecie święceń ksiądz. I naprawdę pamiętajmy o tym, że ksiądz choćby nawet nie był święty, on ma taką dyspozycję w sobie, taką zdolność od Boga, że on wie bardzo często, co pochodzi od Boga, a co od złego ducha. Ksiądz wyświęcony w pakiecie święceń, jeżeli brzydko mówiąc, ma taki dar. Ksiądz, który pojawia się w jakimś miejscu, złe duchy uciekają bardzo mocno. W ogóle autorytet, kiedy się pojawia, złe duchy bardzo uciekają. Kiedy przełożony odchodzi z domu zakonnego, czy jakiegoś tam, powiedzmy, domu takiego pobożnego, złe duchy czują się bardzo mocno bezkarne i robią różne rzeczy. Są bardzo ważne rzeczy. Więc warto też naprawdę prosić księdza. Oprócz tego daru rozeznawania, on ma też wiedzę. To jest też ważne. On tą wiedzę wypracował, zdobył też swoim trudem i też łaską Boga. Więc warto to wszystko rozeznawać. Chodzi po prostu o to, że my tak dzisiaj łatwo mówimy, a to może być jakiś wydźwięk jakiś sekciarski po prostu. My naprawdę po omacku rozeznajemy drogi Boże. Zobaczcie w Starym Testamencie, jak oni rozeznawali te drogi Boże powoli. Byli prorocy, byli też prorocy fałszywi, którzy mówili słowa nie od Boga. Miejmy jakąś taką pokorę po prostu. Właśnie, żeby pytać się Boga i oceniać, co jest od Pana Boga, a co nie. Tu trzeba mieć jakąś taką bojaźń Bożą, na pewno. Z jednej strony odwagę, bo Bóg naprawdę do was mówi. Bóg naprawdę do was mówi. Jak pójdziecie do nieba, zobaczycie, ile razy prorokowaliście, nie wiedząc. Naprawdę. Bo macie ducha prorockiego, duszu świętego. Naprawdę często, bardzo często mówicie słowa od Boga, nie wiedząc tego, bo jesteście dziećmi Boga ochrzczonymi. Ale mimo wszystko, więc znów, z jednej strony trzeba mieć wielką odwagę, a z drugiej strony po prostu też jakąś pokorę, wiedząc, że nie jestem Bogiem, tak? Nie jestem aniołem posłanym od Boga zawsze. I też powiem wam, że była taka sytuacja, zgłosili się do mnie, była w diecezji pewna akcja, bardzo taka głośna. I zgłosiło się do mnie kilka osób, ponieważ na tej akcji było kilku posługujących darem poznania. I był konflikt i każdy powiedział co innego. Taka była akcja w diecezji kiedyś. Także wiecie, że i też przypominam wszystkim prorokującym w takim znaczeniu daru poznania, że jest taki czas, gdzie mówimy od siebie. Możemy mówić od siebie też. Po prostu. Nam się może wydawać coś. Możemy też mówić od siebie. Dlatego warto tego sprawdzenia. Zawsze jak mam jakieś światło od Boga, szukam natychmiast potwierdzenia w Słowie Bożym. Od razu proszę Boga. I normalnie jest tak, że jeżeli to światło jest prawdziwe od Boga, to w Słowie Bożym powinno być potwierdzenie. Warto po prostu o tym pamiętać. I też pamiętajcie, że Bóg kocha wspólnotę. Bóg lubi, jak się rozeznaje we wspólnocie, w grupie ludzi. Bóg to uwielbia po prostu. Jak się pytamy,
jak razem siadamy do modlitwy. Bóg to po prostu, nie wiem, jest jakaś tajemnica wielka. Bóg kocha po prostu wspólnotę. Jak ta miłość się rozlewa po prostu po ludziach, jak razem się trudzimy, to jest coś takiego, co Boga dotyka po prostu do głębi serca Bożego. Jak razem. Bóg lubi jak razem po prostu. Bóg naprawdę jest przeciwny Zosiom samosiom. Naprawdę. Jest jakaś łaska we wspólnocie. Kościół jest wspólnotą. No naprawdę. I pamiętam też kiedyś poprosiliśmy biskupa, żeby dał nam światło, raz tylko przyszedł, na takie zgromadzenie Domu Miłosierdzia, żeby dał nam światło. I wiecie, że jedno ze świateł było takie: rozeznawajcie we wspólnocie. Tam dał 10 świateł. I też takie światło, to już zupełnie niezwiązane z tematem, ale mi to bardzo pomogło. Pamiętajcie, że porażka jest waszym losem. Kiedy wiecie, że nie uratuje się każdego, nie? Że będzie wiele porażek w posługiwaniu ludziom. Pamiętajcie, porażka jest waszym losem. To są słowa tego słynnego księdza z Paryża, który ratował młodych ludzi. Zapomniałem jego imię. Taki Guy Gilbert. Tak, taki wiecie, ubrany. No, to taki... Tak, dżinsowy taki. Czy może jakieś pytanie jeszcze się zrodziło? Nie jest pytaniem, ale bardziej jest to powiedzenie, z tego co zrozumiałem, bo tutaj często się pojawiało właśnie takie pewność. Ja, to jest kwestia języka właśnie księdza, gdzie ja nawet też nie do końca, ale z tego co zrozumiałem, to taki pokój, który Słowo Boże przynosi w sercu i ja wtedy mam przekonanie wewnętrzne, że to jest to. Pokój serca jest jednym z nośników właśnie też odpowiedzi Pana Boga i takie przekonanie wewnętrzne. Tak, przekonanie. Słuchajcie, ja wiem, że macie różne doświadczenie kapłanów i też na pewno wiele negatywnego takiego, pod wpływem tego, że kapłani nie rozumieli was w ciągu tych kilkudziesięciu ostatnich lat, ale ksiądz naprawdę ma z natury kapłana po prostu tą władzę nad złym duchem i tę łaskę rozeznawania. On ma to, nie? Wiadomo, że też może gdzieś tam być jakąś przeszkodą, to jest zrozumiałe, bo jest człowiekiem tylko, ale jest coś takiego bardzo ciekawego w jego posłudze. No, dlatego ja będę jak w Krakowie mieszkałem i spotkałem tyle wspólnot, które nie miały księdza i błagały w różnych parafiach i księża ich zostawiali. To są jakieś wielkie, potężne grzechy, gdzie w Krakowie jest kilkuset księży. To jest po prostu no, takie smutne po prostu, na pewno. Dobrze. Dar męstwa. Wśród darów Ducha Świętego, które otrzymujemy z łaską uświęcającą, jest ten dar męstwa, który pamiętacie z takiej definicji najprostszej, takiej katechizmowej, oznacza odwagę do przyznawania się przed ludźmi do Pana Jezusa, do głoszenia Chrystusa w porę i nie w porę, w każdym czasie, do bycia Jego świadkiem. Jest to dar Ducha Świętego. Przypominam też, że to też jest cnota. Pamiętamy, że mamy cztery cnoty kardynalne. Kardynalne to znaczy z języka łacińskiego zawias. Nasze życie ludzkie jest zawieszone na czterech zawiasach. Życie ludzkie na zawiasie umiarkowania, sprawiedliwości, roztropności i męstwa. Zobaczcie, jakie to jest bardzo ważne, żeby człowiek był w pełni rozwinięty jako człowiek, osobą ludzką, musi posiadać te cztery cnoty. Sprawiedliwość, umiarkowanie, roztropność i męstwo. Dlaczego? Dlatego, że jest mnóstwo sytuacji w naszym życiu, gdzie trzeba stawić czoło trudnym sytuacjom. Ale to człowiek bardzo mocno potrafi, że podporządkowuje sobie środowisko wokół siebie. Pamiętacie na pewno też z katechizmu, że człowiek jest podobny do Boga w trzech rzeczach. Wolna wola, rozum i tak zwane dominium. Dominium, czyli panowanie nad stworzeniem. Człowiek ma taką zdolność
podporządkowania sobie środowiska wokół siebie. Człowiek jest panem stworzenia, tym stworzeniem największym, najwspanialszym i ma to w sobie. I to jest związane z tym, że są różne trudy życia, ta cnota męstwa, że ja jednak jestem w stanie, mówię na razie o takim człowieczeństwie, jestem w stanie pokonać te sytuacje. To trzeba sobie tą cnotę wypracować też po ludzku. Ale jest cnota właśnie, jest dar od Boga, wlany przez Boga, dar męstwa, dar Ducha Świętego. Widzimy to bardzo mocno na apostołach. Kiedy przyjmują Ducha Świętego tak mocno w czasie modlitwy wieczerniku, w Pięćdziesiątnicę, zobaczcie, co się dzieje z tymi apostołami. Oni mają przeogromną siłę iść i głosić. Ten Piotr, który gdzieś tam uciekł i wyparł się Pana, po tym darze w Pięćdziesiątnicę, on ma niezwykłą łaskę głoszenia Jezusa. On nie boi się cierpieć za Jezusa w więzieniu. Taka niezwykła łaska. I teraz tak, zobaczcie. Wiele rzeczy wypracowujemy, ale wiele rzeczy otrzymujemy od Boga. To jest złożę takie krótkie świadectwo, że dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, poczułem niezwykłą siłę i moc od Boga i wiem, że to była wasza modlitwa wczoraj. Ja naprawdę po raz kolejny w życiu miałem takich momentów sporo, ale pod wpływem wspólnoty, że po prostu poczułem się odważniejszy, lżejszy, jakby ktoś zdjął płaszcz z moich ramion. Dzisiaj rano się obudziłem i miałem takie odczucie. Wiem, że to jest wasza modlitwa z wczoraj. Znam to już doświadczenie. Nie? Jaka to jest moc po prostu, moc grupy. To jest bardzo, bardzo niezwykłe po prostu. To jest potężna siła, wielka. Patrzcie, jak Bóg kocha wspólnotę po prostu, nie? Jak Bóg kocha to dawanie się przez wspólnotę. Dar męstwa związany bardzo mocno jest z nadzieją i wiarą. Moją nadzieję pokładam w Panu. Ja tutaj przypomnę, czym jest nadzieja chrześcijańska. Nadzieja chrześcijańska dotyczy życia wiecznego. Mam obiecane życie wieczne. Ale w związku z tym, że życie wieczne nie jest osiągalne siłą ludzką, tylko Pan musi nas doprowadzić do nieba, to z tą nadzieją związany jest druga tajemnica. To dotyczy też tej nadziei, że Pan jest przy mnie i doprowadzi mnie do nieba. Słuchajcie, na pewno macie takie sytuacje w życiu, że, bo wiecie, że może wkraście takie, to znów z tą Zosią Samosią, że ja muszę być grzeczny, ciągle coś wypracować swoimi siłami, a na pewno mieliście takie sytuacje, że wszystko zrąbaliście, wszystko przegraliście, a wtedy Bóg objawił swoją moc i chwałę. I wtedy doświadczacie, Jezu, to moje czyny nie uzależniają działania Boga? Ja pamiętam, jak miałem takie sytuacje, bo wiecie, to jest taka ludzka pokusa. Będę grzeczny, to Bóg będzie prowadził do miłosierdzia Bożego. Tak? Będę miły, przyjemny, będę się modlił, to Bóg będzie płacił rachunki w domu miłosierdzia Bożego. Nie? A jednak się okazuje, że kiedyś zrąbałem różne sytuacje w życiu i Pan w tym momencie zrobił ogromny cud, by powiedzieć, Radziu, to nie od ciebie zależy. Rozumiecie? To uwalnia bardzo mocno. Nie? Że to nie od mojej świętości uzależnia się działanie Boga. Bo jest taka pokusa też. Bo my ogólnie chcemy być bardzo grzeczni teraz. Chcemy być święci, mili, tacy przyjemni. I jest taka pokusa, że teraz ode mnie zależą pewne rzeczy. Holo, hola, nie, nie, nie. Nie od ciebie to zależy. Ja z taką... Teraz znów po raz kolejny, słuchajcie, dowiedziałem się, jakaś babka do mnie przyszła, już to kolejny raz mnie spotkało. I opowiedziała mi, że 25 lat temu w Koszalinie jakaś grupa modliła się o coś tam. I że to oni po prostu już wymodlili to, co się dzieje dzisiaj z Domem Miłosierdzia. Już słyszałem wiele takich osób,
które po prostu wymodliły coś, co się teraz realizuje. To nie zaczęło się od ciebie, Radziu. To już tysiące ludzi, setki, siostry zakonne, które prowadziły ten dom wcześniej, przed wojną, one się już modliły o różne rzeczy. Dotarłem kiedyś do takich dokumentów, tych sióstr niemieckich, gdzie kiedy odchodziły, bo to siostry niemieckie by musiały odchodzić, one prowadziły ten dom jako takie przytulisko, one napisały tak: mamy nadzieję, że Bóg poprowadzi ten dom w takim duchu, w jakim on był założony. To one już kilkadziesiąt lat temu modliły się o to, żeby Bóg to zrobił. Rozumiecie, jaka to jest niezwykła łaska, tak jak Pan Jezus mówi apostołom, wyście weszli w pracę proroków. Tak? Tak mówi Chrystus do apostołów. Kto inny się trudził przed wami? Prorocy, których zamordowano i zabito. To niech nas uwolni od tego, ta nadzieja, że Pan naprawdę trzyma wszystko w ręku. Nie pojmiesz tego umysłem ludzkim. Jak to możliwe, że Pan te wszystkie miliardy ludzi, te wszystkie sytuacje, wszystko ma w swoim sercu. On to wszystko układa. Zupełnie wszystko. To jest naprawdę bardzo, bardzo niezwykłe. Jak to Bóg po prostu... No to jest szokujące, ale Bóg jest Bogiem. Bóg nie ma żadnych ograniczeń. On jest... Wierzę w Boga Wszechmogącego. My zapominamy o tym. Bóg jest Wszechmogący. On może wszystko zrobić. Wszystko. Wszystko, co chce. Więc jeżeli mamy Ojca Wszechmogącego, to rozumiecie, jeżeli dzieci Jego mówią: tato, proszę, zrób to, to Ojciec Wszechmogący może zmienić bieg wszystkich rzeczy. Wszystkich rzeczy. Nawet zmienić naturę pewnych wydarzeń. Wiecie, jak to jest? Kiedy zastanawiamy się, jak Bóg prowadzi świat, to mówimy tak: Bóg jest przyczyną wszystkiego, pierwszą. Ale Bóg stworzył przyczyny drugie. Na przykład stworzył prawa fizyki i ktoś jedzie szybko, bardzo szybko samochodem, tu jedzie drugi samochód, wszystko matematycznie i walną się. I Bóg normalnie nie interweniuje w tych sprawach. Bóg zostawia, żeby przyczyny drugie szły swoim torem. Ale jeżeli dzieci proszą Go, by interweniował, to Bóg często interweniuje. I słuchajcie, nawet będziemy bardzo zdziwieni, jak często Bóg ratował dzieciątko w łonie matki, kiedy się modlimy, żeby się zdrowe urodziło. Będziemy zdziwieni w niebie, ile było interwencji Boga dla swoich dzieci. Bo Bóg interweniuje bardzo mocno dla swoich dzieci, które Go proszą. Więc zobaczcie, to męstwo, które jest darem Boga, z którym współpracujemy, bo my współpracujemy z darami Boga, rozwijamy dary Boże w sobie. To męstwo rozwija się, kiedy pokładamy całą naszą nadzieję w Panu Bogu naszym. W Panu Bogu naszym, nie? Tak, nie chcę już mówić tutaj można teologicznie czy filozoficznie o samym męstwie, ale chcę jeszcze raz powiedzieć, że męstwo rośnie pod wpływem niezwykłych naszych doświadczeń życia. I znacie siostry Batę Iwaszko, wielu z was zna, posługuje się księdzem Antonim. Ona kiedyś często tak powtarzała: ja chcę do śmierci widzieć dzieła Boże. Ona mówi tak: jestem słaba, chcę widzieć Twoje działanie. Ona tak często mówiła. To było takie bardzo, bardzo fajne. I zresztą Bóg bardzo jakoś tak mocno też ją wysłuchiwał w tych sprawach. Tak rośnie nasza wiara, nadzieja i miłość. I ja już, słuchajcie, ja już to doświadczam teraz, że jestem zanurzony w tych rzeczach takich domowych, także takich bardzo ludzkich, że już dzisiaj w trzecim dniu rekolekcji ja już widzę, jak mnie już Bóg już mnie odnowił. Już na tych rekolekcjach Bóg mnie już odnowił. Znaczy odnowił, odnawia mnie bardzo mocno już. Już spadają ze mnie
Już i teraz jadę w niedzielę na ewangelizację wioskową. Już się cieszę po prostu, bo wiem, jak te wszystkie takie, wiecie, takie ludzkie rzeczy, takie zmartwienia ludzkie, że Bóg to zrzuca już ze mnie. To jest moc głoszenia po prostu. To jest moc głoszenia. To jest właśnie niezwykłe w tym głoszeniu Pana Jezusa. Po prostu jak Bóg uwalnia nas, daje nam taką radość, szczęście. Wiecie, dla mnie takim trudem jest jakby, że Bóg się zajmuje tymi domami teraz. Że Bóg się tym wszystkim teraz zajmuje, jak to tutaj ja jestem. On się teraz zajmuje tym wszystkim po prostu, nie? Są ludzie, a on się tym... To są początki, to dopiero szósty rok. To są same... To jeszcze jesteśmy dziećmi w tych wszystkich sprawach. I teraz to jest akt wiary. Boże, zajmij się tym wszystkim teraz tam, co tam się dzieje. A tam się przecież dużo, dużo się rzeczy dzieje. Złożyć całą nadzieję w Panu Bogu. I słuchajcie, chciałbym skończyć jeszcze takimi wydarzeniami, żeby właśnie to męstwo i tą nadzieję i tą wiarę was bardzo mocno obudzić. Kilka takich wydarzeń. Jest ewangelizacja nadmorska, jesteśmy w Mielnie i jest po mszy świętej takie nabożeństwo uwielbienia, uzdrowienia. I po mszy świętej podchodzi nas taka staruszka, ponad 80 lat, pełna radości i mówi tak: całe życie nienawidziłam mojej matki, bo oddała mnie do domu dziecka, jak byłam malutka. I dzisiaj na modlitwie usłyszałam w sercu: może nie mogła inaczej. I wszystko mi zeszło z serca. Słyszeliśmy to na własne uszy. Pamiętam takie zdarzenie na pierwszej ewangelizacji, jak to było u ojców franciszkanów, dostaliśmy baty od nich, w ogóle nie rozumieli tej akcji. Wyłączyli nam światło w czasie nabożeństwa. Biskup ich wzywał później, no, dostali też w ciry za to bardzo mocno. I słuchajcie, ale słuchajcie, jak Bóg się objawił tam bardzo mocno przez te trudy. Więc zakazali nam nabożeństwa. Biskupowi to później powiedział, biskup tam mówił, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś wcześniej. I nabożeństwo zrobiliśmy jakoś po południu. Prawie nikogo nie było w kościele, bo to tam wszystko było poprzestawiane przez ich grymasy. To było dla nas wielkie cierpienie, dla mnie to było wielkie cierpienie jako księdza też. No i słuchajcie, wystawiłem Pana Jezusa na ołtarzu i mówię: podchodźcie do tego Jezusa, to jest Bóg żywy, tam było troszkę ludzi. No i tam gapiłem się na tą monstrancję i na Pana Jezusa w monstrancji. Jestem świadkiem takiego wydarzenia, koło godziny 17, jak właśnie taka kobieta, no już starsza bardzo, ciągnie tak pod ramię syna około 40 lat, takiego pogiętego, ciągnie go tak, on się tak, jakiś taki, no byśmy nazwali paralityk, ale jakiś taki pokręcony mięśniowo i tego. I ona go tak ciągnie do tego ołtarza i on kładzie rękę na monstrancję na dole i ta monstrancja się tak zahuśtała, bo taką łapę położył ciężką na tej monstrancji. I słuchajcie, to było tak wzruszające po prostu, wiecie, matka ciągnie takiego syna pogiętego, nie wiem, czy to jakaś choroba była. To było takie, wiecie, no, takie rozrzewniło serce po prostu mocne. To było takie niezwykłe po prostu. Jeszcze, wiecie, w tym kontekście tego nieprzyjęcia nas do tej parafii. No i później tam odprawiłem jeszcze mszę o 19 i stoję pod kościołem o godzinie 20 i podbiega do mnie mężczyzna starszy i wyciąga tak rękę, teraz to widzę, jak do was mówię. Mówię: proszę księdza, to jest mój syn. I ja widzę tego chłopaka pogiętego, który stoi prosto. To był jeden z największych cudów pierwszej ewangelizacji. I mówi tak: proszę księdza, szukaliśmy go 2-3 godziny. Wyszedł z domu po raz pierwszy w życiu sam. Szok! Nie mogliśmy go znaleźć. Znaliśmy go w kościele wyprostowanego. On sam wchodzi po schodach. To był olbrzymi cud w tym trudzie tej parafii, która nas tak kiepsko przyjęła. I jeszcze pamiętam, byłem taki wściekły, też tam jeszcze miałem trudną rozmowę z proboszczem. Taki byłem wściekły po prostu. I ta grupka, tam oni to odczuwali troszkę, bo to było takie napięte.
już tam po wszystkim czekają na mnie, bo też pamiętajcie, że nadmorskiej jest taka sytuacja, że oni mają taką sytuację uprzywilejowaną, bo ksiądz się tutaj jest z nami, on się zatroszczy o wszystko, nie? A ten ksiądz, który to prowadzi, no to naprawdę musi jakoś mocno Bogu zaufać, że Bóg się tym wszystkim zajął. I ja byłem taki zły, taki byłem bardzo w kiepskim stanie i dostaliśmy tam pieniądze od ludzi, jak to właśnie ta Wiola opowiadała też. I byłem taki wściekły w ogóle na to wszystko. I podchodzi jakaś babka, ta moja grupka taka czekała tam, co ja powiem. Jakaś babka podchodzi i mówi, macie już noclegi? A ja byłem taki zły, nie chciałbym się w ogóle z nią gadać. Mam. A ci ludzie na mnie tak patrzą, czy ta moja grupka, jak to, już nie ma żadnych noclegów, nie? Ona mówi, ale na pewno macie noclegi? Mamy, nie? Bo myślałem, że te pieniądze wydałem po prostu, nie? A ta grupka, takie oczy zdziwione, nie? I ona, pytam się ostatni raz, macie noclegi czy nie? I ja mówię, nie mamy noclegów, nie? I ona nas zabrała do siebie, pięknie ugościła i się nami tak cudownie zajęła. Takie naprawdę bardzo niezwykłe działanie Pana Boga, szczególnie w takich sytuacjach trudnych po prostu, nie? W takich sytuacjach bardzo, bardzo mocno podbramkowych. To takie bardzo, bardzo niesłychane z tych takich doświadczeń głoszenia Pana Jezusa. Przy tej okazji jeszcze powiem taką bardzo ważną rzecz, że my często skupiamy się na tej metodzie głoszenia, która jest tak naprawdę zawsze drugorzędna, bo powiem wam szczerze, że możemy zawsze wyjść tak, jak stoimy i po prostu no jakoś tak powiedzieć o Jezusie, zarażać Jezusem tak po prostu, czy nami, czy słowami, tak po prostu. Ale rozumiem, że też jest to ważne. Ja dzisiaj osobiście nie jestem zupełnie za tym, żeby iść w bloki dwójkami. I nie zachęcam was do tego. I kiedy rozmawiam z księdzem Rafałem Jarosiewiczem, on mówi, że jest klęska nad klęskami. Potrafią chodzić kilka dni i tylko jedno mieszkanie im otworzy drzwi. Myślę, że to jest zły dzisiaj kierunek. I ja od małego byłem uczony zupełnie czegoś innego. Wiecie, jak byłem uczony? Uczyli mnie to jacyś księża, cudowni księża. Tak się uczyłem w Łodzi, kiedy była wielka ewangelizacja Łodzi, wielkiego osiedla Widzew kiedyś, że jest grupa, która przez kilka godzin głosi Jezusa razem, pod blokiem, objawia się tym mieszkańcom wszystkim. Woła do danego bloku na przykład, jesteśmy tutaj kościoła, oni nas widzą, oni nas słyszą, mówimy świadectwa, mówimy pantomimę. I kiedy jest kontakt z tym blokiem, dopiero wtedy wyślijmy dwójkę. Wtedy połowa tych drzwi się otworzy. A tak znikąd nie przypiął, nie przyłatał, myślę, że to nie jest kierunek dobry. Chcę was uwolnić też od takiego myślenia. I powiem wam, że dzisiaj ja bardzo mocno jestem przekonany wszędzie, że naprawdę ta... Bo na wioskach to super działa, ale dlaczego? Ksiądz ogłasza tydzień wcześniej, my o tym mówimy w niedzielę, pojawiamy się od rana w danej wiosce. Wszystkie dzieci o tym wiedzą. Ci ludzie wszyscy czekają na nas. To jest zupełnie inna opcja. Ludzie wszyscy tęsknią. Są źli, kiedy do nich nie przyjdziemy. Ale tak ni z gruszki, ni z pietruszki, w świecie takim zalęknionym. Ja nie mówię, że to może przynieść owoce, ale bądźmy też inteligentni. Wydaje mi się, że to nie jest kierunek dzisiaj. Chcę was uwolnić od tego też. Bo nam się kojarzy dzisiaj, pójdziemy dwójkami. Myślę, że nie. Tak, jeżeli będziemy stać przez 2 godziny przed blokiem, objawimy się, kim jesteśmy, powiemy już słowo, to jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Okay? Bo my czasami mamy blokadę na ewangelizację, bo mieliśmy złe doświadczenie. Tak? Złe spotkanie jakieś po prostu. Nie? I dzisiaj, zobaczcie, Pan Jezus już wtedy wysyłał dwójkami. Wtedy już wysyłał. W tych czasach okrutnych i ciężkich może trzeba większej grupie iść, żeby mieć oparcie w sobie. Przecież, słuchajcie, tak jak Bóg nas stworzył ludźmi w potrzebie, ludźmi potrzebującymi miłości, tak my potrzebujemy oparcia w bracie i siostrze. Nie wstydźmy się tego. Bracie, dziękuję ci, że jesteś ze mną, bo dzięki tobie mam większą odwagę. To jest zupełnie normalne. Zupełnie normalne.
bądźmy, miejmy taką, to wiecie, inteligentnie musimy myśleć, jak właśnie to uczynić, zrobić, jak to właśnie, żeby to wszystko zaistniało. Pamiętam takie zdarzenie na ewangelizacji wioskowej, jak, bo tam jest taka właśnie, tutaj było świadectwo, że idzie się z Najświętszym Sakramentem i błogosławi się każde domostwo. Jest to wzruszające do głębi serca. Powiem wam, że z tych 12 lat tych wydarzeń, to jak byliśmy w Manowie, bardzo dawno temu, przyjechał biskup Paweł, jeszcze biskupi jeździli na to częściej, i biskup Paweł, który nie wiem, czy w ogóle wiecie, że miał okres w swoim życiu, kiedy nie chodził, bardzo, bardzo chorował na nogi. To jest cud, że on chodzi. Cud. I biskup Paweł powiedział, że on będzie sam niósł Jezusa. Nie wiem, czy kojarzycie Manowo. Przy bardzo ruchliwej drodze z Poznania do Kołobrzegu. Przez Koszali. Bardzo ruchliwa. Są dwa małe chodniczki po jednej i drugiej stronie. I ten biskup Paweł szedł z Najświętszym Sakramentem 3 kilometry wzdłuż tej ruchliwej ulicy i błogosławił każdy dom z jednej i drugiej strony. I kiedy ludzie dziękowali w drugą niedzielę za tą akcję, to babka mówi tak: nigdy nie zapomnę, jak Jezus przeszedł przez ten chodnik i błogosławił wszystkie domostwa. Ja dzisiaj, kiedy jadę przez Manowo, zawsze widzę sercem tego biskupa, który błogosławił Najświętszym Sakramentem. Kiedyś idę przez wioskę z Najświętszym Sakramentem. Przechodzę koło sklepu, gdzie przy sklepie jest stolik i chleją panowie wódę. To już było takie smutne, bo myśliśmy, nie wiem, 10 metrów od nich. Siedzą, chleją, nie? A my idziemy, 1/3 wioski ze mną idzie z Najświętszym Sakramentem. To jeszcze zdzierżyłem. Ale jak usłyszałem jakieś tam gadki, zatrzymałem się przed nimi z Najświętszym Sakramentem i krzyknąłem: czy wy Boga się nie boicie, którego niosę w swoim ręku? Przecież niedługo przed Nim staniecie. Mnie zmroziło, wiochę zmroziło i poszliśmy dalej. Po 2 godzinach na ognisku przyszli płacząc wszyscy, prosząc, aby Bóg im pobłogosławił. Nie wiem, czy tak trzeba zawsze. Ja nie wiem, dlaczego to zrobiłem. To może jest przerażające trochę, ale taka sytuacja nastąpiła później. To jest jakiś dar męstwa, który dzisiaj wiem, że Bóg jakoś to spowodował po prostu. W tej sytuacji jakiś był owoc tego po prostu wydarzenia bardzo, bardzo mocnego. Także to objawienie się Boga, takie mocne, to jeszcze też powiem tą taką słynną, kultową historię na pierwszej ewangelizacji nadmorskiej. Jak Bóg też mnie uczył bardzo mocno odwagi i wiary i pokazał mi: Radek, ty naprawdę masz małą wiarę. To taka sytuacja, jak byliśmy w Jarosławcu, bardzo dużo ludzi było w kościele. Ludzie bardzo chętnie wieczorami przychodzą na te nabożeństwa na ewangelizacji nadmorskiej. I ludzie wieczorem szli dwójkami i pytałem się, ludzie mówili, pytam się, o co chcecie, żebyśmy się pomodlili. I przychodzi dziewczynka, lat 9, i pytam się, o co chcesz, żebyśmy się pomodlili. Ona mówi: co? O co chcesz, żebyśmy się pomodlili? Bo ja nie słyszę na to ucho. Byli ze mną ludzie w ekipie, to jest bardzo ważne, by się ekipy modliły, to jest bardzo ważne, razem z księdzem się modlić trzeba. Kładziemy ręce. I słuchajcie, położyłem ręce tak, jak Pan Jezus każe, na tych uszach, nie? Pomodliliśmy się z 3 minuty i mówię tak: czy czułaś coś na modlitwie? Bo wiecie, że często czuć ciepło, jak Bóg uzdrawia. A ona mówi: ja słyszę. Ja taki szok, nie? I mówię tak: to super. To idź do ławki i podziękuj Panu Jezusowi. Słuchajcie, i pomyślałem sobie tak: na pewno dziecko sobie wymyśliło. Autentycznie.
I byłem taki zmieszany tą sytuacją. I słuchajcie, następnego dnia byliśmy w Darłówku, no i tam deptakiem nadmorskim jedziemy, tam krzyczę, tego, nie, wszystko. Idziemy, nagle patrzy, idzie ta dziewczynka w jakiejś grupie. Podbiegam do tej grupy i mówię, słuchajcie, czy ona naprawdę słyszy? A oni mówią, proszę księdza, ona naprawdę od wczoraj słyszy. A jakaś babka, a mnie od wczoraj nie bolą plecy. I słuchajcie, i tak Pan Bóg pokazał mi moją wielką niewiarę. Wiecie, że to cud, że ich spotkaliśmy następnego dnia i Bóg to potwierdził. Bo na pierwszej ewangelizacji zdarzyły się takie trzy wielkie cuda, takie fizyczne, ewangeliczne. To właśnie był cud uzdrowienia tej dziewczynki z niesłyszenia ucha. Był ten taki pokrzywiony mężczyzna. I była kobieta, która miała raka brzucha, raka wodniaka, nie wiem jak się nazywa, miała wodę tą w brzuchu. I wróciła do domu, zrobiła badania i przysłała do nas wiadomość, że jest uzdrowiona z raka brzucha. To były trzy takie wielkie cuda ewangeliczne, które w nas taki power zrobiły. I słuchajcie, modliliśmy się przez kilka lat na podsumowaniu ewangelizacji nadmorskiej, co Bóg sobie myśli. I wiecie, co Bóg zawsze mówił? Bóg zawsze dawał takie światło. Idziecie, siejecie i nic nie widzicie. Bo te plony nie będą na waszych oczach. To jest akcja bardzo uboga. Idziesz, głosisz i nic nie widzisz. Chociaż i tak ja jako ksiądz widziałem mnóstwo. Spowiadałem ludzi. Ludzie opowiadali na oczy różne rzeczy, na uszy mi podali różne rzeczy. Więc naprawdę trochę widzieliśmy. Ale jest to takie wydarzenie, które gdzieś tam jest po prostu bardzo niewidoczne. Inne wydarzenie. Jeszcze jak nie było przystani z Jezusem, tam nadmorska była w Kołobrzegu i nadmorska obstawiała ten sunrise słynny. Już byłem egzorcystą, rekolekcje były na roli tam i w ciągu rekolekcji, w ciągu 4 dni, 3 razy pojechałem odprawić egzorcyzm na placu, gdzie miał być sunrise. W ostatnim razem, trzeci raz pojechałem sam. Siedzę w samochodzie zamknięty, otwarty obrzęd i w samochodzie odprawiam egzorcyzm na tym kotego placu. Słuchajcie, zamykam ten obrzęd i mówię tak. Taka myśl mi przychodzi, diabelska myśl. Czy to w ogóle ma sens? Zaraz się walnąłem w twarz. Co to? Nie. Boże, przebacz mi, co ja to jakaś głupia myśl w ogóle, nie? Ale Bóg ją usłyszał. I wyjeżdżam z Kołobrzegu w kierunku Białogardu, facet na stopa. Jeździłem dużo stopem, więc mam takie serce do stopowicza. Otwieram drzwi, biorę, wsiadam, nie? Mówię, a co tam się dzieje? A on mówi tak, bo ja w ogóle jestem kucharzem i straciłem pracę. A co to się dzieje? A ksiądz nie słyszał? Połowę tych ludzi na Sanres już nie przyjeżdża. A ja mówię, a co się dzieje? No a ksiądz nie słyszał, że właśnie ciągle pada deszcz. I, bo właśnie deszcze padały i bardzo ludzi nie przyjeżdża. A wie ksiądz, co się jeszcze wydarzyło? Co się wydarzyło? Czyścili zbiorniki po Borowinie i zanieczyszczyli całą plażę w tym, w Kołobrzegu. Katastrofa na kilka dni. I słuchajcie, dla mnie to był przeogromny znak, jak Bóg zadziałał, że tyle ludzi, bo te autokary były odwoływane, które miały przyjechać na sunrise. Rozumiecie, jak Bóg szybko odpowiada, jak Bóg szybko mówi, pokazuje właśnie, co tutaj się dzieje. Także to są takie bardzo, bardzo mocno niezwykłe rzeczy, które bardzo rozwijają dar męstwa. Dar, ja słuchajcie, pamiętam, nawet sam, była taka sytuacja, że w ciągu ostatnich lat zostałem 3 razy oskarżony przed biskupem. Naszym biskupem Edwardem. Jestem jego takim pupilkiem, a zostałem oskarżony i to było bardzo trudne, nieprzyjemne. Nawet była taka sytuacja, że płakałem wiele dni tam po jednej sytuacji. Co się stało? Okazało się, że zobaczyłem w swoim sercu, że ja mam takie bóstwo. Że mam takiego idola, który jest biskup właśnie. I że zdanie biskupa dla mnie jest tak silne i mocne, że jest tu coś nie tak po prostu. Mój przełożony
Może nie to, że robiłem coś dla mojego przełożonego, bo tak nigdy nie było, ale że jego zdanie było dla mnie tak paraliżujące, to może z historii życia, autorytetu, no, rozumiem, nie chcę o tym mówić. W każdym razie odkryłem przez te trudne wydarzenia wolność do mojego przełożonego. Nie znaczy to, że nigdy nie byłem nieposłuszny. Zawsze byłem posłuszny, pytam się o jego zdanie, robię to, co biskup mi powie. Ale dzisiaj po tych wydarzeniach mam o wiele większą wolność. Nawet taką, że dzisiaj staram się też powiedzieć, może to z wiekiem przyszło, staram się też powiedzieć, księże biskupie, może zróbmy to inaczej. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że przez te trudne sytuacje, bardzo bolesne w moim życiu, Bóg uwolnił moje serce. Także rozumiemy, jak Bóg prowadzi nas przedziwnie przez te wszystkie sytuacje, historie życia, by tylko sam Pan był Bogiem i Panem, tylko On. I wiecie, rozumiemy, że to, co mówi święty Piotr do Żydów, lepiej słuchać Boga niż was, nie tyczy się oczywiście Kościoła. Rozumiemy to. Ale słuchajcie, ja jak byłem w zgromadzeniu zakonnym we Francji, to mój przełożony, to było niezwykłe zgromadzenie, mój przełożony mówił tak. Idziesz, rozmawiasz z przełożonym w jakiejś sprawie. Przełożony mówi ci swoje zdanie, kropka, koniec. Wracasz do celi i Bóg mówi, nie, nie, inaczej trzeba zrobić. Musisz wrócić i mu o tym powiedzieć. Nie, nie, absolutnie nie, ma swoje zdanie. Wracasz do celi, znów drąży cię tego, wracaj wiele razy, bo może to Bóg mówi i może trzeba wiele razy powiedzieć coś do przełożonego. To jest bardzo ważne, bo zrozummy to, że naprawdę nie możemy scedować wszystkiego na przełożonego na przykład. Bóg naprawdę do was mówi. Bóg naprawdę, słuchajcie, uwierzmy w to głęboko, że naprawdę Bóg was prowadzi i Bóg chce do was mówić. I rozumiecie, że ta odwaga, ten dar męstwa związany jest właśnie z tą też, no, z wiarą. Miałem taki okres, dzisiaj też mam w ogóle, zawsze tak na koniec czegoś tam tak mówię, to jest niezwykłe, przypomnieć tożsamość. Kim my jesteśmy? Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Bóg w tobie mieszka. Masz życie wieczne. To nie są gdybania. To jest pewność. Ja państwu przypominam wszystkim, bracia i siostry, że wiara to pewność intelektualna. Pewność, bo pochodzi od Boga. Naukowo tak się to definiuje. Pewność. Nie oczywistość, bo nie widzą moje tego oczy, ale to jest pewność pochodząca od Boga. Też chcę wam przypomnieć, wiele osób już to słyszało, jak jeszcze nie byłem egzorcystą, posługiwałem w Krakowie jako student i bardzo się bałem, działy się takie straszne rzeczy. Studentów prosiłem, żeby mieszkali w pokoju obok w nocy, żeby było jakieś takie straszenie w ogóle w nocy. To był czas też piękny, ale taki straszny. I jednej nocy, już wielu to słyszało, ale to była lekcja, jedna z największych mojego życia. Pewnej nocy jestem świadkiem, jak dzieją się różne rzeczy w moim pokoju. Boję się strasznie. Czuję po prostu, leżę tak w łóżku, po prostu czuję taki paraliż po prostu straszny, który idzie po prostu tutaj już pod szyję i mówię tak, Ojcze nasz, nie? Nie przychodzi. Zdrowaś Maryjo, nie przychodzi. Chwała Ojcu. I z mojej piersi taki krzyk. Boże, gdzie jesteś? Jak mnie zostawiasz w takiej strasznej sytuacji po prostu, nie? I nagle przypomnienie. Faustyna szła gdzieś tam wieczorem do pustelni, czy gdzie swojego miejsca. Przybiega jakiś tam pies, który jest diabłem i ją tam straszy. Faustyna się nie boi i mówi takie słowa. Przecież Bóg jest we mnie. I diabeł odchodzi. I ja, to słuchajcie, są ułamki sekund to wszystko. I ja zamykam oczy i mówię tak. Przecież jesteś we mnie. Otwieram oczy. Nic. I słuchajcie, czy Ojcze nasz nie jest mocną modlitwą? Jest najmocniejszą. Ale Bóg wychowywał Radka, żeby nauczyć go
wiary w obecność Boga żywą w nim. Czy Boga nie było we mnie? Był, ale ja o tym zapomniałem. Nawet nie ze strachu, po prostu nie pamiętałem, że Bóg jest we mnie, żywy i prawdziwy. Wiecie, jakie tajemnice są najmniej głoszone w Kościele przez kapłanów? Tajemnica niezwykłych relacji w Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego i tajemnica świętego zamieszkiwania Boga w człowieku. To jest niezwykły traktat Tomasza z Akwinu, gdzie Bóg realnie... Ja słuchajcie, kiedyś robiłem sobie takie doświadczenia na sobie. Ciągle pamiętałem o tym, że Bóg jest we mnie. Myślicie, że miałem jakąkolwiek pokusę, czy w ogóle jakiś grzech? Nic! Ciągle psychologicznie pamiętałem o obecności Boga we mnie. Nawet żadnej głupiej myśli mi nie przyszło przeze mnie. To jest tak silna rzecz. Bóg od Chrztu Świętego realnie przychodzi. To, co czytacie u Ezechiela, jak chwała Boża wchodzi do świątyni, później z niej wychodzi, to wejście jest realnie obecne w tobie. Bóg realnie mieszka w tobie. I Tomasz mówi tak. Słowa Jezusa Chrystusa w Ewangelii świętego Jana. Ten, kto mnie miłuje, ojciec mój i ja przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. To nie przenośnia, to jest niezwykła obecność Boga. Są różne obecności Boga. Jest obecność w Słowie Boga, jest obecność we wspólnocie naszej teraz tutaj, jest obecność w Eucharystii, jest obecność Boga Stwórcy, stwarzającego naszą duszę, jest obecność przez łaskę uświęcającą. Bóg jest tak niezwykły, że są różne obecności Boga. Ta obecność jest realna i prawdziwa, żywa, niezwykła. Nie? Ostatnia rzecz. Posługuję w tym Krakowie i mnóstwo ludzi przychodziło na modlitwę uwolnienia, uzdrowienia. Mieliśmy taką wstawienniczą, mieliśmy taką grupę. No i przychodził taki facet chory na raka. No już był chyba tam czwarty raz i na końcu mówię tak. Wołaj do Ducha Świętego. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. No nie wiem. Nie wiem. Wy też tak prorokujecie, nie wiedząc o tym. Mówię, módl się do Ducha Świętego. I kto tam dwie osoby z mojego grupy mówią, módl się do Ducha Świętego. Gość się już nigdy nie pojawił. Jestem u znajomego księdza w diecezji tam za Krakowem. Zapomniałem, taka diecezja na południu Polski, taka bardzo... W drugą stronę. I bardzo tam najwięcej powołań jest. Tarnowska. Jestem w diecezji tarnowskiej u takiego księdza. I odwiedzam w jego domu i on mówi, Radek, pamiętasz, był taki facet u ciebie, przychodził tam, przyjeżdżał tam na Maraka i tam przyjeżdżał do ciebie. O, właśnie umarł. Jego ciało jest wystawione w domu. Chodź tam, pójdziemy. Rozumiecie? Jestem przypadkiem w jakiejś wiosce, odwiedzam tego księdza, ten ksiądz mówi, że ten facet, co chory był na raka, jest właśnie. Idziemy pomodlić się przy jego ciele. Tam rodzina przyjeżdżała, bardzo się ucieszyła, wszystko super. Słuchajcie, taka miła atmosfera, jakaś taka inna w tym domu po prostu. Tutaj ciało leży, jakoś tak, jakby wiecie, tak niestrasznie po prostu, nie? Wychodzę z tego pokoju, gdzie on był, bierze mnie żona tam chyba z teściową i mówią tak, proszę księdza, jak wróciliśmy wtedy od księdza, to mąż tak się przejął, że codziennie wstał i wołał do Ducha Świętego. Ja posługiwałem wtedy w zgromadzeniu Ducha Świętego, sióstr duchaczek. To nie przypadek oczywiście wszystko. Tak się przejął i myśmy się z nim modlili. On umarł w zesłanie Ducha Świętego. Słuchajcie, no kto to by sobie to wszystko wymyślił? Także naprawdę, słuchajcie, mówcie, nawet to, co rozmowę mówcie. Mówcie, głoście, radźcie zdrowo, a Pan Bóg będzie właśnie robił różne rzeczy. To już naprawdę ostatnie rzeczy. Głoszę rekolekcję kilka lat temu dla młodzieży oazowej i fajna grupka, to fajnie tak z dzieciakami, wszystko elegancko. I w drugim dniu rekolekcji przychodzi dziewczyna i mówi tak, słuchajcie,
staje przed ludźmi, tak płacze im, tak słuchajcie, mój brat miał kilka miesięcy temu wypadek, jest podłączony do machin różnych, nie wiadomo czy przeżyje, módlcie się za niego. No wiecie, jak to dzieciaki, ja też się przejęłem, wszyscy się przejęliśmy. Podchodzę do ambonów i tak, słuchajcie, są rekolekcje, 14 dni, czy Bóg może nam coś odmówić? Słuchajcie, ja to mówię z wiary i z wykształcenia, jestem księdzem, takim rzuciłem tekst, nie? Wiem, że na rekolekcjach Bóg bardzo mówi mocno. Tak im powiedziałem i mówię tak. 10 dnia Bóg da nam znać. Nie wiem, czemu tak powiedziałem. Poszedłem 10 dnia, przychodzi ta dziewczyna, przychodzi taka dziewczyna inna i mówi, 10 dzień dzisiaj. Ja mówię, ale co 10 dzień? No, Bóg miał dać znać 10 dnia. Jest wieczorna modlitwa, podchodzi ta dziewczyna, już mi to powiedziała wcześniej, mówi, słuchajcie, zdarzył się cud. Odłączyli od niego aparaturę, oddycha i je sam. Rozumiecie? Głosić, mówić, uwierzyć w to, że Bóg przez ciebie przemawia też i dzieją się niezwykłe rzeczy. 10 minut przerwy i modlitwa o uzdrowienie w kaplicy.